Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w Pile. Wróciliśmy z meczu ligowego z Wilkami w Krośnie. Co tu można powiedzieć? Przykro, że przegraliśmy ten mecz. Myślę, że walki było dużo. Do ostatniego biegu wynik był otwarty. Mam nadzieję, że wstydu nie zrobiliśmy. Wróciliśmy do Piły z bonusem. Szkoda, jechaliśmy po 3 punkty, niewiele zabrakło, no ale cóż, taki jest sport. Jedziemy, walczymy dalej i miejmy nadzieję, że następny wyjazd z Krakowa będzie już zwycięski. I takie jest nastawienie, jedziemy do Krakowa po zwycięstwo. Mamy nadzieję, że tym razem kibice już będą usatysfakcjonowani w 100%. Przyczyna tej porażki to 5-0, czy jednak ten bieg ostatni? Jakie wcześniej już się rozstrzygnął ten mecz? Czy tak naprawdę wynik był otwarty do samego końca i zdecydował de facto ostatni wyścig, w którym przegraliśmy 5-1. No ale cóż, no, liczy na wynik składa się 15 biegów, nie ten jeden. Więc trochę nas rozbił ten wyścig na 5-0. Były dwa wykluczenia, czyli tak naprawdę straciliśmy 5 punktów za darmo. No, taka była decyzja sędziego, z tym się nie dyskutuje. No i taki jest końcowy wynik. No trudno, jedziemy dalej. Żeby wygrać, to jest potrzeba punktów całej drużyny. Tu zabrakło szczególnie punktów Patryka Dolnego. Ale no, też wiemy, że miał upadek. Znaczy no, wygrywa drużyna i przegrywa drużyna. Nie chcę tutaj zganiać wszystkiego na jednego zawodnika, bo każdy, gdyby zdobył punkt więcej, wynik byłby odwrotny. No ale tak, no niestety Patryk punktów w tym meczu nie zdobył. Na pewno przyczyna była taka, jak powiedziałeś, w pierwszym swoim wyścigu Patryk zanotował upadek, mimo że bardzo ładnie się w początkowej fazie tego wyścigu zaprezentował. I to odbiło się później w kolejnym biegu na jego dyspozycji. Bardzo bolało go kolano, nie mogliśmy dalej korzystać z niego w tych zawodach. Zastępowali go juniorzy. No i rzeczywiście, trochę tych punktów zabrakło. Jest tak, a nie inaczej. Jedziemy dalej. Debiutowałeś w roli takiego trenera z Marcinem Kozdrasiem zespołu. Jak ten debiut wypadł bez Mirosława Kowalika już? Znaczy, nie mówmy górnolotnie o trenerze, ponieważ takich uprawnień, takich uprawnień nikt z nas nie posiada i nie mamy jakichś tutaj wybujałych fantazji i przerostu ambicji, to tak od razu, żeby uspokoić opinię i kibiców. W moim odczuciu nic większego się tutaj nie zmieniło. Do tej pory z Mirkiem wspólnie prowadziliśmy drużynę podczas meczu i teraz było dokładnie tak samo. Finalnie kibice ocenią, czy nam to wychodzi dobrze, czy źle. Uważam, że jeżeli mówimy tutaj o debiucie, najgorzej chyba nie było. W parkingu pojawił się Karol Baran w koszulce Polonii Piła. Są spekulacje, że już podpisał kontrakt, że Główna Komisja Sportu Żużlowego jeszcze go nie zatwierdziła. Jaka jest prawda? Czy to są plotki? Czy to jest fakt, że był Karol Baran na stadionie w Krośnie, niezaprzeczalny i tutaj nie będziemy mówić, że nie, bo po prostu był. Koszulka teamowa jest wymogiem przebywania w parkingu podczas meczu. Wybrał koszulkę Piły, a nie Krosna, więc w niej był w parkingu. Od paru dni pojawiają się tutaj takie spekulacje na temat tego zawodnika. No i rzeczywiście, coś jest na rzeczy. Póki jeszcze wszystkie formalności nie są dopięte, to nie zapeszajmy. Zobaczymy, co najbliższa przyszłość przyniesie. Paweł Staniszewski nie pojawia się już na młodzieżówkach. Co z nim? Pawłowi odnowiła się kontuzja kostki, którą miał jakiś czas temu. Jak wszyscy wiemy, Paweł jest... ma gorącą głowę i dość często jakieś tam uślizgi mu się zdarzają i po jednym z takich uślizgów właśnie takiej kontuzji się nabawił. Aktualnie jest w domu w okolicach Warszawy, leczy się. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Na ten moment nie możemy korzystać z jego usług, dlatego w klubie pojawił się na mecze ligowe Nikodem Bartoch, który notabene myślę, że bardzo pozytywnie na ten moment się zaprezentował. Jeśli chodzi o te kontuzje, zdrowie zawodników, jak Piotr Gryszpiński, czy już jest wszystko ok z nim?
bo w finale brązowego kasku też nie pojechał. Nie pojechał jeden bieg. Znaczy pojechał jeden bieg, bo dzień wcześniej w meczu ligowym z Wilkami Krosno miał w Pile upadek i był mocno poobijany, więc wolał tym zdrowiem nie ryzykować i doprowadzić się do porządku na kolejny mecz ligowy. Myślę, że na ten moment już jest wszystko w porządku. Wczoraj jeździł w młodzieżówce w Zielonej Górze, dzisiaj również są zawody młodzieżowe w Zielonej Górze, więc tutaj chyba już wszystko jest dobre, wszystko jest okej. Okay. Jak przygotowania do meczu z Krakowem? No, na ten moment, jak widać, na nowo próbujemy ułożyć tor w Pile. Cały czas walczymy z tą nawierzchnią, przysparza nam ona trochę kłopotów jeszcze. Mam nadzieję, że teraz pogoda jest na tyle łaskawa, że to wszystko, co zostało dosypane, już dobrze zwiąże ze sobą i będzie wszystko już dobrze. Planujemy na najbliższy piątek na godzinę 17 trening w Pile i jedziemy na niedzielę do Krakowa walczyć, jak już wspomniałem, o zwycięstwo. Tutaj nie ma większego problemu z przygotowaniami. Juniorzy mają, jak już wspomniałem, zawody w Zielonej Górze. Obcokrajowcy jeżdżą w swoich ligach. Oskar Bober trenuje na co dzień u siebie w Lublinie. Jeszcze są eliminacje, ćwierćfinały indywidualnych mistrzostw Polski. Jazdy jest na tyle dużo, że jakby myślę, że każdy jest w tym rytmie meczowym. I te przygotowania idą tak, jak powinny. Kogo zobaczymy w Krakowie? Maxa Dilgera, powrót, czy Jonasa, czy może z Rasmusem, z którym też jest jakiś mały problem? Czy z Rasmusem jest o tyle problem? Rasmus ma podpisane kontrakty w wielu ligach. Nie chcę tutaj mówić, czy pojedzie, czy nie pojedzie w tym sezonie w Pile. Na ten moment nie do końca myślę, że ma na to chęć. I na temat Rasmusa mogę powiedzieć tylko tyle. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wspomniani zawodnicy Max Dilger, Jonas Jeppesen jak najbardziej są brani pod uwagę w każdym meczu do składu. Nie zapominajmy, że jest jeszcze Filip Hellström-Banks w naszej kadrze, którego również obserwujemy. Jego wyniki w Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów w Szwecji. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o obcokrajowców, to wybór jest duży. Kto pojedzie? Zobaczymy. Na ten moment jeszcze decyzje nie zapadły.